Kościół parafialny w Paszynie to absolutnie wyjątkowe miejsce. Nie ma drugiego takiego na świecie. Co do tego zgodni są nie tylko polscy znawcy sztuki ludowej. Paszyn i ten kościół tutaj jest miejscem wyjątkowym, które bardzo pięknie zapisało się w tradycji nie tylko naszego regionu, ale właściwie w sztuce ludowej w całej Polsce. Musimy przypomnieć, że Paszyn jest miejscem, które określonym kiedyś w literaturze etnograficznej mianem fenomenu, ponieważ tak wielu rzeźbiarzy ludowych, a również malarki na szkle tworzyło tutaj i tak wysoki był poziom artystyczny dzieł, które ci twórcy wykonywali. W miejscu, gdzie niemal w co czwartym domu był kiedyś artysta ludowy, a i teraz jest ich niewiele mniej, szopka bożonarodzeniowa też musi być wyjątkowa. Ta paszyńska szopka, zbudowana, złożona z dzieł miejscowych twórców, którzy z potrzeby własnego serca te prace wykonali, konkretnie już z przeznaczeniem na szopkę w tym swoim tutaj paszyńskim kościele, jest jednym dziełem niezwykle z punktu widzenia sztuki ludowej, z punktu widzenia etnograficznego, niezwykle oryginalnym. Budowa szopki zaczęła się 26 lat temu, kiedy ówczesny proboszcz, ksiądz Stanisław Janas, poprosił, by mieszkańcy sami ją wyrzeźbili. Współuczestniczyłem w tym wszystkim, między innymi aranżacja, to znaczy jest to moja rzeźba tego anioła zwiastuna Gloria in Excelsis Deo. No i tutaj uczestniczyłem też w kompozycji nieba, a resztę rzeczy to jest twórczość moich kolegów miejscowych tu rzeźbiarzy. Oprócz anioła Gabriela, którego wyrzeźbił August Pogwizd, są rzeźby znanych na całym świecie artystów ludowych, takich jak Józef Orlecki, Piotr Kożuch, Ewa Pogwizd i Mieczysław Piwko. Ciągle żywa jest ta idea twórczości i podtrzymywania tego wyjątkowego ducha tutaj w parafii. A skoro tak, to nie dziwi, że parafianie bardzo chętnie angażują się w życie miejscowego kościoła i chcą rozwijać dzieło zaczęte przed ćwierćwieczem. Mamy plany rozbudowania jej, porobienia więcej segmentów, że każdy nowy człowiek, a są młodzi, zdolni ludzie, żeby mogli swojego pastuszka przysłowiowego czy aniołka dorzucić do tej kompozycji. Paszyn i jego twórcy to obiekt zainteresowania znawców tematu z całego świata. Od Stanów Zjednoczonych poprzez zachodnią Europę, szczególnie tutaj wyróżniają się środowiska niemieckie swoim zainteresowaniem sztuką ludową i przybywają tutaj licznie, rokrocznie, cyklicznie, poszerzając grono tych, którzy poznają, nie tylko z literatury, ale chcą dotknąć, chcą zobaczyć na własne oczy. W związku z tym jest to odpowiedzialność za kontynuowanie, za poszerzanie zbiorów i również promowanie świadomości, chciałoby się powiedzieć, również tych, którzy najbliżej mieszkają. Dlatego warto zajrzeć do Paszyna w czasie Bożego Narodzenia, bo takiej szopki nie znajdzie się nigdzie indziej. Choć inne mogą być bardziej kolorowe, większe, ruchome i grające, to ta właśnie jest absolutnie wyjątkowa.